To jest kościół Adwentystów Dnia Siódmego na wyspie Atcim. Joseph, powie mi, jak tu sprawa wygląda z kościołem. Tak. Yes, in a small island in Atcim, we need a priest because in the small island, one times in one month we got a mess, but not every morning, not every Sabbath. It's a big problem in my island. We need a priest in Vanuatu. In Vanuatu, in Atcim Island, we have got sometime one mess, one month. Yes. Tak krótko przetłumaczę. Joseph powiedział, że czasami jest jedna msza w czasie miesiąca, a niekiedy i dwa miesiące nie ma mszy, bo nie ma księdza. Nie przyjeżdża ksiądz. Ludzie mają to bardzo ciężko w tej kwestii religii. Gotowanie. Robienie mat, pranie to stałe zajęcie kobiet na wyspie. W wszystkich wioskach to samo, to samo. To tradycyjny instrument na wszystkich wyspach, tamtamy. Atcim to urocza mała wysepka z plażami, z białym piaskiem, normalnym, takim jak u nas. Wszystkie inne miejsca, gdzie dotychczas byłem, to ostry, koralowy piasek, a tu jest normalnie biały, miękki, puszysty piaseczek. 2 godziny trzeba, aby obejść wyspę dookoła. Ludzie z wyspy muszą codziennie przedostawać się na ląd stały, na tą dużą wyspę Malekula, małymi kanu, bo tam mają ogrody, plantacje kakao, palmy kokosowej, banany. Na wyspach jest taki zwyczaj, że swoich bliskich chowa się tuż przy swoich chatkach. Tyle papai zjadłem. Spacerując od wioski do wioski, ludzie sami częstują owocami. To jest jedno z wioseczek. Wioseczek jakich tutaj kilka, bo wioska to jest tylko 3-4 domy, jedna rodzina, ale nazwę swoją ma. I make this garbage. Takie oto ścieżki wiodą od wioseczki do wioseczki. Śmieszne to jest, że to są wioseczki, no ale wyspa mała, więc wioseczki małe. Różne dziwne rzeczy są na świecie. Ludzie są fantastyczni, aż dziwne, że jeszcze 100 lat temu między sobą walczyli i się zjadali nawzajem. Często spotyka się te kamienne monolity. Tu można zobaczyć, jak się pozyskuje koprę.
Bardzo ciężka i mozolna praca za grosze. Wszyscy zarabiają dobrze oprócz tych, co tutaj robią. To jest ta niewolnicza praca przy koprze. W tej chwili jestem w kościółku prezbiterian, ale francuskojęzycznych, i tutaj ciekawe formy kamienia ułożonych, dwa wały przedstawiające skrzela rekina. W dawnej kulturze wysp były zwyczaje rozmawiania, przywoływania tamtamami na łodziach rekina. I to jest właśnie pozostałość po tej dawnej kulturze. Koprę trzeba wysuszyć, a potem przewieźć na stały ląd i czekać, aż przypłynie kopra boat. Oprócz dwóch dużych statków Efate Queen i Big Sister, między wysepkami, wyspami pływają tak zwane Copra Boat. Są to małe jednostki, które głównie przewożą kakao, koprę, banany i niezbędne dla ludzi do życia artykuły. Czasami można się też z nimi zabrać i płynąć z wyspy na wyspę. Gdy jest odpływ, ludzie szukają owoców morza. Różne małże, kraby. Niekiedy jakaś ryba nie zdąży odpłynąć. No, a potem kłada się to do lap-lap. Jak oni mogą po tym chodzić, ja nie wiem. Ja idę w sandałach i czuję w grubych sandałach, a oni po tym biegają jak po piasku. Coś niesamowitego. Ale widzę, że też cierpią chodząc po tym. To jest ostre jak noże. To kanu dłubał przez tydzień czasu, mi tak powiedział. Bardzo szybko. Let's go. Let's go. Du. I da zili blamba. Je madu. Je tormir lamba. Tomo. La lamba. Kalini. Kalini. Se vini.
Zatrzymałem się na chwilę w wiosce Marseille. Francuskojęzyczna, ale katolicka. Cała wioska to co przedstawiam. Kupowałem w jednej z wioseczek ogromne grejpfruty i dzisiaj chodzę pół dnia i nie mogę znaleźć tej wioseczki. Teraz wziąłem dwie dziewczynki i one mnie zaprowadzą. I wracamy z paplemusem. Dziewczynkom dałem dużego paplemusa, a ja mam trzy. Opuszczam wyspę Atcin. Byłem tu 3 dni. Mała wysepka, bardzo ciekawa. Kilka wiosek, kilka różnych religii chrześcijańskich i fajni ludzie. To jest grejpfrut. Mówią na to paplemus. Ze 3 kg. Wszystkie są duże. Tu gdzie mieszkam w Litz, moimi sąsiadami jest sporo szczurów. Nawet dzisiaj w nocy mi mydło pożarły. Są tak agresywne, by mi nie pożarły innych rzeczy. Szczury zachowują się bardzo głośno. Chyba cała rodzina mieszka w tych bambusach, więc ja wkładam w uszy stopery i wtedy mogę zasnąć, inaczej nie ma szans. By pozbyć się tych szczurów, które mi nie dają spać, założyłem taką elektryczną na 220 V przynętę. Podłożyłem chlebek. Welcome to restaurant. Bilet mam na jutro rano, na 3 w nocy, więc chciałbym się już dzisiaj zaokrętować, żeby jutro rano o 3 tutaj nie czaić się i czekać na prom. Może mi pozwoli na Espirito Santo popłynąć i wrócić. Bilet drogi 7500 W. Dzisiaj jest 24 maj. Między wyspami Vanuatu, tymi największymi, kursują tylko dwa statki, takie pasażersko-towarowe. Big Sista i Efate Queen. W ogóle połączenie jest marne między tymi wyspami. Raz w tygodniu, a czasami zmieniają kurs, czasami nie pływają.
No nie wiem, czy się dostanę na ten dzisiejszy kurs, czy jutro rano będę musiał o 6 rano, o 5, 4 wstawać. Sporo ludzi. Prom zapakowany jest do granic możliwości, jak zwykle, jak w każdym biednym kraju. Nie patrzy się na ilość ludzi, które można przewozić, ale na kasę. Nami została molekula, a przed nami, przed zachodem słońca, za jakie 2 godziny będzie już wyspa Espiritu Santo. Bexista bar, tu można sobie kupić coś do zjedzenia, niestety bardzo drogie to wszystko jest. A ja jestem w tej chwili na Espiritu Santo w Lugenwil i tu jest moje spanie. No i będę 24 godziny w podróży. Good morning, we're going to passenger Lama. Are you ready for December? Lama. W czasie drugiej wyprawy po Pacyfiku w tej zatoce przez kilka dni stały statki kapitana Cooka. Zatoka jest duża, cicha, przyjazna, tylko jeden problem, sporo rekinów, nikt się tu nie kąpie. To pomnik upamiętniający ten pobyt.
grać jak buja. Bez oszustwa.